Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym odcinku z serii Made in Poland, I Love Handmade. W dzisiejszym odcinku będzie mnóstwo ciekawych rzeczy, które możecie wykorzystać jako inspiracje prezentowe. Jak widzicie, jestem w takim śmiesznym wałeczku, który mi zjechał. On tutaj oczywiście był, o tak był na górze. Przepięknie. Opowiem wam krótką historię związaną z tym wałeczkiem. Wałeczek mam od jednej z artystek, od jednej z polskich marek, Silky State of Mind, gdzie znajdziecie przeróżne rzeczy do włosów oraz do snu, również szlafroczki, rzeczy z jedwabiu. Mam m.in. poszewkę na poduszki z jedwabiu. Bardzo wam polecam spanie na jedwabnych poszewkach, to naprawdę ratuje cerę i włosy. No i słuchajcie, metoda kręcenia też jest fajna. Ja tutaj użyłam innych gumek niż były w zestawie dołączone, bo te mniejsze oddałam córce. I w ogóle z tym wałeczkiem jest taka historia, że ja go dostałam już bardzo dawno, bo na dzień mamy, i od wakacji zaczęły się moje problemy ze skórą głowy. Jak wiecie, mam łupież tłuste, mam właśnie problem ze skórą głowy, często mam czerwony przedziałek i teraz muszę myć włosy codziennie i to mi właśnie uniemożliwiło przetestowanie tego wałka. Przestałam też robić fryzury tak często na mój kanał z fryzurami, przez to, że musiałam myć włosy codziennie. No ale słuchajcie, Silky State of Mind, testujemy wałeczek, zdejmuję i zobaczycie, jak to wygląda. Już po raz kolejny sobie na ten wałek kręcę i stwierdziłam, że nie będę taka, obiecałam, że pokażę ten produkt, bo jest godny uwagi. I słuchajcie, umyłam sobie włosy wczoraj wieczorem, wysuszyłam i zakręciłam na wałek. Pamiętajcie, że włosy zakręcone na wałek muszą być suche. Nie kręćcie na mokre włosy, ale piękne są to loki. Ostatnio pokazywałam koleżance i stwierdziła, że są to najpiękniejsze loki, jakie widziała u mnie. Wiecie, że tak najładniej, najnaturalniej wyglądają. I przez to, że mi tutaj zjechał trochę do tyłu podczas spania, bo nie robiłam już tak ciasno. Pierwszym razem zrobiłam naprawdę ciasno i były jeszcze bardziej skręcone. Ale teraz widzicie, tutaj mam tak wygładzone z wierzchu, a tutaj mam właśnie pokręcone końcówki. Także w Silky State of Mind znajdziecie mnóstwo fajnych produktów i jeszcze raz przepraszam za opóźnienie. Wałeczek wygląda tak, jest z jedwabiu, jest mięciutki, jest wygodny do spania. No i loki, słuchajcie, loki są piękne, bo są takie. Znaczy to nie jest cudo, idealne na święta, idealne po prostu. Jestem bardzo zadowolona. Nie mam tu żadnych, wiecie, prostych takich, niezakręconych. Wszystko się zakręciło. Wszystkie się zakręciły. I widzicie, nawet na tak długich włosach jak moje było super. Jak chcecie, żebym wam zrobiła tutorial, jak to zakręciłam, jak owijałam pasemka, to wam pokażę. Natomiast tego jest mnóstwo w sieci i na pewno znajdziecie. Jeśli chodzi o kod zniżkowy, bo tutaj do większości artystów mam kody zniżkowe, macie 20% zniżki na wszystkie wałeczki przez cały tydzień od dzisiaj, przez tydzień na hasło stylizacje. Także zapraszam was serdecznie na stronę Silky State of Mind. Zostawiam wam linki na dole i jeszcze raz przepraszam za takie opóźnienie. Natomiast cieszę się teraz z pięknych włosów i przede wszystkim jest to metoda, która nie niszczy włosów, nie uszkadza, nawet jak macie włosy suche, jeżeli macie włosy po zabiegach, po farbowaniach, możecie sobie tej metody spróbować, bo tutaj nie używamy w ogóle ciepła. Kolejna paczuszka, tutaj w niektórych paczuszkach nie mam pojęcia, co jest. Otwieram razem z wami. Tadam! I mam tu liścik, który zaraz przeczytamy. I mam tutaj chyba świeczuszki. Chyba świeczuszki. Przeczytajmy liścik. Uwielbiam te wasze paczki. To czuję się, jakby były cały czas święta. I naprawdę jest to niesamowite, że mogę pokazywać rzeczy robione ręcznie w Polsce przez polskich artystów. Cześć Karolina, cieszymy się, że razem z nami świętujesz nasze pierwsze urodziny. Z tej okazji chcielibyśmy obdarować cię małym upominkiem. W środku znajdziesz świeczkę sojową o zapachu pierniczkowym, która wprowadzi cię w świąteczny nastrój. Jeżeli będziesz chciała odpocząć od świątecznego zgiełku, rozgrzej w kominku sojowy wosk o zapachu palonego drewna i przenieś się w otchłań marzeń. Przekazaliśmy ci dyfuzor o zapachu piwoni. Mamy nadzieję, że pozytywnie nastroi cię do działania. Liczymy, że prezent się spodoba, ale to nie koniec niespodzianek. Chcemy świętować do końca listopada, dlatego dodajemy dla waszych bliskich i obserwatorów 40% rabatu na wszystkie produkty w naszym sklepie z kodem urodziny. Klaudia. I słuchajcie, marka nazywa się Bright Light. Już kiedyś dostałam od nich świeczki, są świetnej jakości. Więc jeżeli chcecie sobie coś kupić przed świętami, to teraz macie do końca listopada, w zasadzie jeszcze tylko chwilkę, parę dni, ale jeszcze kod działa na hasło urodziny zniżka. Tutaj mam ten drewniany wosk o zapachu palonego drewna. Fajny zapach. Nie ma tu zapachu spalenizny, bardzo delikatny. A tu mam pierniczkową świeczkę. Bardzo ładne etykiety mają, muszę zwrócić uwagę. Och, jak to pachnie. Przepięknie. Ostatnio miałam ochotę kupić sobie świeczkę taką, wiecie, zwykłą w sklepie, ale mówię, Boże, mam tyle fajnych świeczek, tyle sojowych, tyle, wiecie, fajnych wosków, że nie ma co po prostu kupować takich zwykłych świeczek parafinowych. Mam patyczki, mam dyfuzor i tutaj jest o zapachu piwoni, także Bright Light teraz wprowadzili też dyfuzory. Super. Także pamiętajcie o haśle urodziny. Zresztą wszystko będziecie mieć na dole, w razie jakichś pytań. Wszystko znajdziecie na dole. Zapach bardzo kwiatowy. Stawię sobie tutaj w pokoju. Będzie mi pachniało. Może nie świątecznie, ale wiecie, nie zawsze mam ochotę na świąteczny zapach. A takie patyczki sobie trochę postoją. Więc patyczki sobie tutaj postoją. A świeczka piękna, później sobie zapalę w salonie. Także dzięki za tą przesyłkę Bright Light. Zawsze mi robicie dzień waszymi przesyłkami. Pięknie wszystko zapakowane. Kolejny artysta, kolejna marka. To będzie biżuteria. This package is happy to see you too. I nazywa się Oro de Baltica. I jest to biżuteria z bursztynami. Bursztyn kocham. Kiedyś miałam przepiękną bransoletkę z bursztynem, którą zrobiła moja mama. I może mi ją porwało w Bułgarii. I do dzisiaj żałuję, bo była tak piękna. Z tej strony Kamila i Maciek. Piszemy do Ciebie w nawiązaniu do naszej wiadomości. Wraz z początkiem kwietnia wystartowaliśmy z naszą marką Oro de Baltica, co z hiszpańskiego oznacza złoto Bałtyku. Czym jest złoto? To nasz cudowny, ale obecnie bardzo niedoceniony bursztyn. Naszą misją jest odczarowanie tego surowca, pokazanie, że biżuteria z bursztynem może być piękna, modna i pasująca do stylizacji. Nie ma wątpliwości, że jest to surowiec wyjątkowy, unikatowy, gdyż nawet każdy najmniejszy kamień jest inny i niepowtarzalny. Wierzymy w jego pozytywne działanie na nasze samopoczucie oraz jego moc prozdrowotną. W naszej biżuterii wykorzystujemy tylko bursztyn bałtycki, który uznawany jest za najcenniejszy na świecie. Co ciekawe, bursztyn występuje w ponad 60 odmianach, a najbardziej popularny jest pomarańczowy, tak zwany koniakowy. Korzystamy z bursztynu białego, mlecznego i żółtego. Postawiliśmy na zrównoważony rozwój, w związku z tym wszystkie elementy, które wykorzystujemy do pakowania i wysyłki, pochodzą z recyklingu. Nasza strona internetowa jest w trakcie tworzenia, dlatego też zamówienia realizujemy poprzez wiadomość prywatną na Instagramie lub Facebooku Oro de Baltica, znajdziecie na dole. Z chęcią również podzielimy się kodem rabatowym dla obserwatorów. Z kodem stylizacje ORO podanym podczas składania zamówienia otrzymacie 20% rabatu na całe zamówienie. Kamila i Maciek, dziękuję Wam serdecznie i już pokazuję, co tutaj ciekawego. Piękne wizuale. Tak wygląda Oro de Baltica. Pocztówki po prostu rodem z nadmorza. Kocham polskie morze, a najbardziej zachodniopomorskie, najbardziej na świecie. Tak wyglądają opakowania. Tutaj mamy wygrawerowane Oro de Baltica. Opakowania są z certyfikatem. Pierwsza rzecz to jest Klara. To jest naszyjnik, ale piękna. Tak bym pojechała nad morze. Wiecie co? Bardzo lubię bursztyn. Tylko że bursztyn się źle kojarzy. Przez to właśnie, że ta biżuteria zwykle jest taka ciężka, babcina, nieoryginalna. Tak zawsze się kojarzyła. Natomiast fajnie, że coś wymyśliliście, coś nowoczesnego. Także pierwszy naszyjnik wygląda tak. Widzicie? Przepiękne. A ja bursztyn kocham za to, że faktycznie każdy kawałeczek, każdy fragment jest inny, ale wiecie, no jako dziecko ja bardzo lubiłam takie, nie wiem czy wy też, takie marzycielskie miałam skłonności. Zawsze jak się myślało o bursztynie, że tam jest coś zatopione, że może tam być zatopione coś sprzed setek lat, że możecie tam znaleźć w środku muchę czy komara, albo jakiś tam, wiecie, coś z przeszłości. I ja zawsze tak myślałam o takich rzeczach tajemniczych, o takich rzeczach, wiecie, zawsze mi się to tak pozytywnie kojarzyło, tym bardziej jak byłam nad morzem. Super, że mogę coś z bursztynu założyć. I tak wygląda Klara. Bardzo fajnie, oryginalnie. Kolejna rzecz. To też jest bursztyn w czerwonym kolorze. Tu jest Lola. Nie mam pojęcia, musiałabym u nich zobaczyć, z czego jest zrobiona. Tutaj są koraliki, ale nie wiem, czy to też jest bursztyn? Taki czerwony? Albo jakiś inny kamień. Musiałabym zobaczyć, szczerze mówiąc, na stronie. Teraz Wam nie chcę kłamać. Bardzo fajny kolor. Żywy. Dalej mamy w mniejszym opakowaniu. Ja wszystko teraz z Wami tu odpakowuję. Kolczyki na zatrzaski z bursztynami. Fajnie. I jeszcze mam tutaj coś w takim woreczku. W ogóle mają bardzo dużo oryginalnej takiej biżuterii. O! I mamy bursztyny na sznureczku. Do kompletu, można powiedzieć. Tak wygląda. Nawet nie wiedziałam, że bursztyn ma tyle odmian. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Dziękuję Wam serdecznie za tą przesyłkę. Zostawiam Wam namiary na dole, jak chcecie sobie coś z bursztynu oryginalnego zamówić, a nie babcinego. Kolejna paczuszka jest od Celiny Parysów. Towary modne. Nie chciałam otwierać sama, chciałam to zrobić z Wami. W ogóle jakże piękne jest imię Celina. Nie wiem, czy też się zgodzicie, ale to jest naprawdę piękne, takie szlachetne imię. Także pozdrawiam Cię, Celino. I jeżeli ktokolwiek z Was chciałby pokazać się w odcinku grudniowym, no to spieszcie się, odzywajcie się do mnie, bo nie chcę za późno go dodawać z uwagi na to, że część z Was będzie chciała jeszcze zrobić zamówienia świąteczne, część widzów, dlatego jeżeli chcecie pokazać się na moim kanale, no to spieszcie się, zróbcie to na początku grudnia. O rety, ile paczuszek. Tu jest liścik. Dziękujemy. Dziękujemy, że możemy być częścią tej serii. Tworzymy upcyklingowane cuda. Opaski do włosów z scrunchie, broszki i kurtki. Kierujemy się ideą less waste. Korzystamy z materiałów z recyklingu. Większość opasek szyjemy w pojedynczych egzemplarzach, co świadczy o ich niepowtarzalności. Super. I dostałam też wiadomość od Celiny tutaj na Instagramie, że na hasło stylizacji jest 10% rabatu na wszystkie opaski i akcesoria do włosów. Otwieramy w takim razie te cuda. Towary modne. I wiecie, to są już takie rzeczy, które są gotowe, zapakowane na prezent. Mam tutaj, słuchajcie, broszki oraz kokardę do włosów. Śliczna, śliczna sprawa. Kiedyś w ogóle tak często nosiłam broszki. Broszki w ogóle można przypinać do różnych rzeczy. Można przypinać, zobaczcie, to są w ogóle stare elementy. Można przypinać do torebek, można przypinać do płaszczy. Super to wygląda. I lubię, jak spinki są na taką klamrę, którą można sobie po prostu przypiąć. Kiedyś też nosiłam takie ozdoby. To zostawię dla córy, ale jest fajna, duża. No i teraz zobaczmy, słuchajcie, co jest tutaj w tych pięknych pudłach. Bardzo ładne są te pudełka. Na pewno je wykorzystam jeszcze dalej. Takie opaski to dosłownie na ślub można założyć. Ale ładnie wykonane, jak ładnie uszyte. Tu w środku patrzę, wiecie, na szwy. Tak wygląda. Wow, to normalnie taką można założyć do ślubu, czy właśnie z przodu te kwiatuszki, czy z boku, bardziej pięknie, pięknie to wygląda. Kremowa opaska 100% jedwab. Kolejna, ja bardzo lubię opaski, to mi się tak kojarzy z plotkarą, wiecie, z starymi częściami. Ulala, co tu się dzieje? Tutaj mamy taką piękną opaskę, tutaj mamy welur. O wow, to słuchajcie, na święta można założyć jako taki główny element ozdobny. Nawet jak macie jednolitą sukienkę, tutaj nawet niżej, jak wiecie, w formie takiej opaski. Ale to jest ozdoba piękna. Wyobrażam sobie z ciemnymi włosami, jak to musi bosko wyglądać. Cudownie jest wykonana, zobaczcie. Cudownie. Wow, to jest chyba uszyte z krawatów, wydaje mi się, zobaczcie. No, i były uszyte z krawatów. Bardzo oryginalne. Założyłabym taką ozdobę do teatru albo do opery, jak idę, wiecie, na jakąś sztukę. Bardzo modna, bardzo fajna. Jeszcze do spiętych włosów będzie wyglądało bosko. Zobaczcie, jak zepnę włos tutaj. Super. Tak patrzę tu w podgląd, bo wiecie, bo nie mam tutaj lustra, dlatego tak się podglądam. I ostatnia paczuszka. Bardzo mi się podobały te opaski. Wykonanie pierwsza klasa. Tutaj jest 100% mój styl. Welur. Z takimi fajnymi elementami błyszczącymi. No, na wieczór, na kolację. Boska. Boska, teraz welur wrócił i wszędzie można zauważyć go, czy pięknie wykonana, nawet w środku jest taka podszeweczka, zobaczcie, pięknie to jest wykonane. Czy, wiecie, czy w sukienkach, w spódnicach jest welur i jeszcze jedna taka bardziej na wakacje. Z kolibrami, bawełniane. Super, bardzo mi się podobały te opaski. Podoba mi się, że są szerokie, można je obniżać na czoło, można je wziąć wyżej, można nimi, wiecie, przytrzymać włosy, można wziąć troszeczkę na bok, żeby był bardziej element ozdobny, ekstra. Także wykonane wspaniale, na pewno nieraz mnie w nich zobaczycie. No i spieszcie się, no możecie sobie jeszcze na święta zamówić ze zniżką moją i pięknie się przy stole zaprezentować. Co tu dużo mówić. Kolejna paczuszka, tutaj zawiązana. Cześć Karolina, nazywam się Agnieszka, mieszkam w sercu naszych polskich gór w Zakopanem. I moja Karolina, jak to ogląda, to już jest zazdrosna, bo po prostu ona jak raz w miesiącu nie pójdzie do Zakopanego, to jest chora. Swój związek z regionem odzwierciedlam poprzez rzemiosło, głównie z różnych rodzajów naturalnej wełny, ale nie tylko. Mam milion pomysłów na minutę i wciąż stawiam czoła nowym wyzwaniom technicznym. Mam też wielkie marzenia, aby pasja stała się sposobem na życie, żebym każdego dnia mogła robić to, co kocham najbardziej. Droga Karolina, patrzę na Ciebie jako rzemieślniczkę i artystyczną duszę, podziwiam Twoje podejście do rękodzieła w czasach, gdy mało kto potrafi to docenić, oraz wsparcie, jakiego udzielasz twórcom serią Made in Poland. Jako Sarenka tworzę wiele różnych odszydełkowanych kostiumów kąpielowych, poczapki, szaliki, rękawiczki i swetry na drutach. Chciałabym podzielić się z Tobą dziełem moich rąk w postaci opasek. Agnieszka. Dla Twoich obserwatorów przygotowałam specjalny kod rabatowy na zakupy 10% zniżki na hasło stylizacje 10 do wykorzystania w wiadomości prywatnej na Instagramie do końca grudnia. Także Sarenka tworzy, i już Wam pokazuję, co Sarenka tworzy. Tworzy opaski z takimi słodkimi uszkami. Zobaczcie, jakie piękne! Przymierzę wszystkie modele. Oczywiście, że wspieram dzieło rąk. To jest coś niesamowitego, żeby w tych czasach w ogóle się chciało robić, wiecie. Że wiecie, że komuś się chce tam dziergać, że ktoś jeszcze wierzy właśnie w tą tradycję i w to rzemiosło. To jest niesamowite, że ktoś właśnie tworzy takie rzeczy. Takie jest moje zdanie. Doceniam bardziej robione rzeczy ręcznie niż robione hurtowo, maszynowo, gdzieś tam. Wiecie, dlatego nawet przy mojej kolekcji stawiamy na to, żeby to było szyte w Polsce. Widzieliście wczoraj, we wczorajszym filmie panie, które tworzyły moją kolekcję. No, to są prawdziwi ludzie z krwi i kości, wiecie, i pracują w Polsce w dobrych warunkach szwalni. i to trzeba docenić, dlatego się płaci za taki towar troszeczkę więcej. Tutaj mam zestaw chyba dla mnie i dla mojej córy, bo wydaje mi się, że ta jest troszeczkę mniejsza, także wam przymierzę. One są tak wyprofilowane, już widzę, zobaczcie, są tak wyprofilowane pod kształt głowy. Boże, jakie to jest ładne, jakie to jest słodkie. To jest taka ala kokardka, ala uszka. Boskie, boskie to jest po prostu. Przepięknie wygląda, mięciutkie, super. Jestem po prostu tak wzruszona jeszcze, że z córką będę mogła to samo nosić. I w takim kolorze pudrowego różu. I wiecie, te opaski można różnie nosić. Można sobie włosy wyciągnąć na zewnątrz, można sobie spiąć w koński ogon. Ja lubię noszone w ten sposób, bo nie dość, że tutaj, wiecie, mi to wszystko zbiera te włosy i jest mi ciepło. Tak bardziej stylowo dla mnie przynajmniej wygląda. Ale mówię, każdy lubi co innego. Pięknie wykonane. Jeszcze z Zakopanego do mnie przyjechało. I czarna. Oczywiście klasyk. Są luźne, nie obciskają, nie wiecie, nie ściskają mi głowy. Piękne są te opaski. Pamiętam, jak te kostiumy kąpielowe szyte z włóczki były modne. To było kilka lat temu, za moich czasów. No i słuchajcie, kolejna paczuszka jest dla mojej córeczki. Stanę tutaj, tu jest liścik. Wszystko dla dzieci. I same girl. Tutaj są, proszę, macie. Są to rzeczy robione dla dzieci. I mamy liścik. Cześć Karolina, dziękujemy za możliwość wysłania naszych produktów. Każdy z nich tworzony jest sercem i zamiłowaniem do szycia oraz ogromną starannością. Ubranka dla dzieci szyjemy z najlepszych polskich materiałów, to jest bawełna czy muślin. Posiadamy duży wybór ubranek dla dziewczynek oraz chłopców. Dla Twoich widzów mamy kod rabatowy ważny do końca listopada, Karolina15, który daje 15% zniżki. Serdecznie zapraszamy wszystkich na nasze konta sprzedażowe na Instagramie. Wszystko dla dzieci i same girl. Same girl specjalnie dla Ciebie. Pięknie to wygląda, muszę wam tak pokazać, bo zobaczcie, o, ładny stempel mają. Mam tutaj coś dla mojej córy. Jak mnie zapytali, co wysłać, to mi się bardzo spodobał dresik i mówię, że mam wybierać, to bym wybrała właśnie ten komplecik, bo strasznie mi się podobał. Tam były sukieneczki i tak dalej, ale powiem wam szczerze, że moje dziecko ostatnio w sukienkach nie chodzi. Dresik to dresik for life. Ale ja pamiętam, jak mam zdjęcia z tamtego okresu, również miałam dres non stop na sobie. Boże, jaki kolor! Dresik, rzeczywiście jakość materiału jest świetna i tutaj te ściągacze. Tu mamy taki lampas, ściągacz, no to wiem, czym powędruję do przedszkola. Ściągacze są bardzo, bardzo fajnie zrobione, ale dresik nie jest gruby, jest przyjemny materiał, bardzo przyjemny. Ja teraz wiem, bo jak robimy ubrania, to zwracam bardzo uwagę na materiały i na przykład to, że niektóre dresówki są takie, że po praniu, wiecie, w środku robi się tak szorstko, nieprzyjemnie, że no to są różne materiały. I spodenki, będą idealne na teraz, idealne na wzrost. Dresiki. Ale zobaczcie sobie ich Insta, bo to jest tylko ten jeden dresik, naprawdę przesłodki, dobrze wykonany. Natomiast tam jest mnóstwo sukieneczek, spódniczek, więc jak chcecie coś kupić dla swoich dzieci na święta, to też zdążycie, no i z kodem zniżkowym, super. Dziękuję serdecznie, przepiękny kolor. Mimo, że jest wakacyjny, to będziemy nosić. I ostatnia paczuszka na dziś. To słuchajcie, przesyłka, którą dostałam od Moniki Kamińskiej. Ja będę jeszcze coś z tej marki na pewno wybierać, bo już do mnie pisali z tej marki. Jest to polska marka, ja w ogóle Monikę Kamińską kiedyś poznałam wiele lat temu. Tu mam liścik. Dostałam w ogóle taki słój z fajnymi inspiracjami, natomiast zostawiłam go w pracy. Tutaj jest informacja o marce. Monika Kamińska. Witam Cię w moim świecie naturalnych materiałów, wyjątkowych ubrań i butów, które łączą w sobie prostotę z elegancją i klasykę z wygodą. Tu poznasz bliżej wspaniały len, miękką bawełnę, otulającą wełnę, szlachetny kaszmir. Odkryjesz wyjątkowe ubrania i buty stworzone z myślą o silnych, niezwykłych kobietach. Rozgość się i zostań z nami na długo. Monika Kamińska.com. I słuchajcie, dostałam tutaj od Patrycji z marki Monika Kamińska zniżkę. Zniżka będzie ważna do końca roku. Dla moich obserwatorów jest zniżka stylizacje 0 i będziecie mieć dzięki temu darmową dostawę. Także możecie sobie skorzystać, jeżeli coś wam się na stronie spodoba. A jeżeli chcecie, mogę przygotować w ogóle więcej na temat tej marki, bo Patrycja mi pisała, że możemy zrobić jakieś mierzymy. Dawajcie znać. Nie mam pojęcia, co tu jest. Podejrzewam, że kardigan lub sweter, bo tylko zajrzałam, ale nie chciałam to zrobić na filmie. I często tak robię, że paczki czekają, paczki leżą i czekają, aż je otworzę, aż do momentu, kiedy wiecie, kiedy będę nagrywała. Okej, i mamy kardigan. Uuu, taki kimonowaty krój. Bardzo lubię szerokie rękawy, już go zakładam, już wam pokazuję. Mamy tak, kimono, wełna Fredo liliowe. Jestem bez akrylu, fajna metka, jestem bez akrylu. Merino wool, zrobione w Unii Europejskiej. No i mierzę, no zobaczmy, jak wygląda. Fantastyczny krój, bardzo mi się podoba. Wiecie, ja jestem wysoka, więc on nie jest dla mnie taki długi, ale jest ciepło, już mi się ciepło zrobiło. Tak wygląda. Czy pasuje mi taki liliowy kolor waszym zdaniem, czy nie? Bardzo mi się podoba krój. Podoba mi się, że jest kimonowaty, że nie jest taki babciny, tylko jest taki bardziej nowoczesny krój. Ekstra. Kochani, nie wiem jak wy, ale ja jestem zachwycona tym odcinkiem Made in Poland. Poprzednie odcinki macie w opisie, gdzie również przedstawiam wam ciekawych artystów, ich pracę rąk, więc... O, ale widzicie, wlotko się zrobiło. Więc cieszę się, że mogłam znowu nagrać ten odcinek. Postaram się wrócić z tą serią za miesiąc. Jeżeli do mnie artyści przyjdą, jak nie, no to już wrócimy po nowym roku. Zobaczymy, nic na siłę, zobaczymy po prostu jak tam będzie sytuacja wyglądała. Także zobaczymy, czy to będzie jeszcze w tym roku, czy będzie po nowym roku, ale myślę, że w grudniu jeszcze się odcinek ukaże. Wiem, że bardzo lubicie tę serię i doceniacie pracę rąk. To jest bardzo ciekawe patrzeć na to, jak ludzie tworzą sobie swoje małe biznesy i to jest bardzo inspirujące. Mnie to bardzo inspiruje, że ludzie mają tyle pomysłów, że właśnie mają te chęci. No i mam nadzieję, że wam też się podoba. Dzięki za dziś i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, kochani!